Zacznę od tego, że kiedyś potrzebowałem dobrego komentarza do listu do Hebrajczyków i nieoczekiwanie znalazłem bardzo dobry, dwutomowy francuski. To był pierwszy katolicki komentarz takich rozmiarów, który został przyjęty także przez protestantów jako bardzo gruntowny, o takim dobrej analizie filologicznej. Jakie było moje zdumienie, kiedy zauważyłem, że także przy tym fragmencie, któryśmy mogli dziś czytać, czy słyszeć w Kościele, były notatki. Były takie, byśmy powiedzieli, mało kulturalne, bo czerwoną kredką, ale były także i drobnym pismem, które rozpoznałem, że tak właśnie się podpisywał i tak pisał takim bardzo drobnym pismem nasz wykładowca z dogmatyki. Prawdopodobnie ten fragment dzisiejszy czytał, odnotowywał sobie, podkreślał, ponieważ weryfikował prawdę o tym, co znalazł w dzienniczku siostry Faustyny, o miłosierdziu Bożym, o takim, o jakim nie uczono w katechizmach, w kazaniach. Owszem, znajdowało się to w Piśmie Świętym, ale było niedostatecznie odkryte i niedostatecznie głoszone. Potrzeba było objawienia dla siostry Faustyny, aby pojawił się także dokument bardzo ważny, oparty tylko i wyłącznie na Piśmie Świętym, o miłosierdziu Bożym. Ten dzisiejszy fragment zawiera takie zdania. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Mowa jest o Chrystusie, arcykapłanie. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, do ludzi, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Cały list do Hebrajczyków przeniknięty jest myślą, że Jezus przyszedł na świat, aby złożyć ofiarę, aby wypełnić w ten sposób wolę Ojca i żeby po złożeniu ofiary stanąć przed Bogiem i wstawiać się nieustannie mocą tej ofiary w naszych sprawach. Ale także pełni funkcje kapłańskie wobec nas, którzy grzeszymy, którzy upadamy, ale także, którzy jesteśmy kuszeni. Autor listu do Hebrajczyków zwraca na to uwagę, że to kapłaństwo Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka, jest tak bardzo skuteczne i bliskie nas. I bliskie także naszym sytuacjom dramatycznym, pokusy, wielkiej pokusy, zagrożenia. Ponieważ Jezus sam przeżył wszystko, co jest ludzkie, z wyjątkiem grzechu, ale nie wyłączając pokusy, i to pokusy bardzo mocnej. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem. To człowieczeństwo, to przeżywanie trudności, pokus, stało się powodem tego, że jest tak skutecznym, miłosiernym arcykapłanem. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ksiądz powinien być miłosierny, kapłan powinien być miłosiernym. Przecież jest szafarzem miłosierdzia w konfesjonale. Ale dla Żydów, którzy czytali ten list do Hebrajczyków, nie było to oczywiste, tylko raczej wprost przeciwne. Kapłan miał być sprawny pod względem fizycznym, musiał być zdrowy. Kapłan powinien być bardzo czujny i uważny i mądry, żeby dobrze rozstrzygać. Kapłan powinien być także zdecydowany. I tu nie było miejsca na miłosierdzie. Mamy cały szereg przykładów w Biblii, ale także w tekstach pozabiblijnych, że kapłani bywali okrutni, mściwi i za to byli chwaleni. Absolutna nowość w tym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, że w odróżnieniu od tych kapłanów, potomków Aarona, On jest miłosiernym. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.